Radni powiatowi na kolejnej sesji ponownie spotkali się w trybie online i tak jest od początku pandemii, bowiem w tzw. Realu, czyli popularnej 101, sali obrad lokalnych parlamentów Wielunia po raz ostatni spotkali się bodaj w styczniu tego roku. Tryb online działa całkiem dobrze. Na początku mowa była o zmianach w szkołach średnich, konkretnie chodziło o zespół szkół numer 3. Tutaj będą zmiany w dyrekcji placówki. W sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora zespołu szkół numer 3 imieniu Mikołaja Kopernika i pytanie jest, kiedy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora. Informuję, że sprawa odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora jest to na wniosek obecnej pani dyrektor, która podała przyczyny osobiste, nie chciałbym o tym tutaj mówić, ale mogę powiedzieć tylko, że to nie jest, żeby uspokoić, to nie jest związane w ogóle tutaj z jakąś niechęcią, po prostu pani dyrektor, można powiedzieć, wybiera inną drogę swojego życia i z tego powodu złożyła takie pismo. Jeżeli chodzi o konkurs, to prawo oświatowe przewiduje, że konkurs, że będzie powierzenie obowiązków dyrektora i to będzie obecnie osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora, a po okresie 9-miesięcznym, na okres 9 miesięcy będzie powierzone to stanowisko, zostanie rozpisany konkurs. Tak mówi prawo oświatowe. W dalszej części obrad nie zabrakło też tematów związanych z koronawirusem, a co dokładnie chodziło, wyjaśniał Marek Kieler. Jechał kierowca i jechał również ratownik, czy osoba pobierająca wymazy. Jechali z próbkami do laboratorium wskazanym przez sanepid do miasta wojewódzkiego, czyli do Łodzi. Ze względu na oszczędności, aby ten koronobust, powiem tak kolokwialnie, nie generował nam kosztów dodatkowych i była taka możliwość, aby sam kierowca dostarczał te wymazy do laboratorium. Tam nie jest potrzebna obecność ratownika, a to można powiedzieć, że dziennie nas kosztowało około 180 zł, dlatego wprowadzając optymalizację kosztów związanych z działaniem tego mobilnego punktu wymazowego, zarząd podjął taką decyzję i to się sprawdziło, także nie było tu żadnych problemów z tym. I jeszcze o jednej sprawie. Okazuje się, że władze Działoszyna zaproponowały naszemu starostwu, aby w ich mieście powstała filia wieluńskiego szpitala. Władze Działoszyna są bowiem niezadowolone z funkcjonowania tamtejszego niepublicznego POZ-u. Pytała o to radna Grażyna Ryczyńska, czy jest na to realna szansa? Czy tam pan burmistrz określił się, jakiego zakresu działalność tej filii miałaby dotyczyć? POZ, który w tej chwili funkcjonuje jako POZ niepublicznych ze względu na niezadowolenie mieszkańców, tak to tłumaczył, miasta i gminy Działoszyn, zaoferował nam możliwość współpracy. Pismo, które zarząd wystosował do pana burmistrza jest następującej treści. W odpowiedzi na pana pismo z dnia 23 czerwca w sprawie utworzenia w Działoszynie filii samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wieluniu zarząd jest zainteresowany utworzeniem przedmiotowej filii w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. We współpracy z samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej w Wieluniu zostanie przygotowana symulacja finansowa. Pragnę nadmienić, że ewentualny POZ w Działoszynie mógł być utworzony przez podmiot leczniczy, jakim jest SPZ w Wieluniu i to od możliwości placówki zależy uruchomienie przedmiotowej filii. Dodam, że liczymy na owocną współpracę z panem burmistrzem. Zakład samodzielny publiczny, Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ma za zadanie się przyjrzeć temu tematowi. Zobaczymy, jakie będą finansowa, czy to będzie opłacalne z punktu widzenia SPZOZ-u, dyrekcji szpitala, czy jest w stanie zabezpieczyć odpowiednią kadrę medyczną, bo to są takie warunki i jakie koszty tam trzeba ponieść, aby zainwestować właśnie w ten samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, POZ, podstawową, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Działoszynie. Myślę, że ta sprawa już jest, będzie rozważana na etapie dyrekcja, pan burmistrz Działoszyna i wtedy zostaniemy poinformowani, jakie kroki zostały podjęte. Zarząd tylko poprosił o symulacje finansowe od dyrekcji SPZOZ Wieluń. I na razie tyle. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia zaraz po kulturze. Tam obszerna relacja z 26 już w tej kadencji sesji Rady Powiatu.